Cześć, witajcie. Biegniemy do księżnej, tylko stąd wyjdę, a się zgubiłem. Aha, mapę mam przecież. I będzie dobrze wszystko, mi się wydaje. Myślałem, że zamknięte. A ten kotek to tak krótko zadziałał. Dobra, dobra. Habeta, chodź! Do mnie, do mnie, do mnie! No przyśpiesz! A słuchajcie, ja te liście powiem, że powinienem zbierać, co? Jak to było? No i wziąłem! A co oni tu mają taką arenę? Jumpuj, jumpuj, kurde. Ten koń fajnie jeździ. A to jakiś bal jest, widzę, ostry. Ciężko. To ten turniej rycerski chyba tutaj będzie. Co za brutal? Tam brutal, no trochę na koniku pojechałem. Sorry! Muszę pilnie porozmawiać z księżną. Dzieci. Historia skończona. Wracajcie do rodziców. Ale zaraz, szlachetny Palmerinie. A co z historią o Rydwierze i Smoku? Ta opowieść musi zaczekać. Ale przyjrzyjcie się dobrze człowiekowi, który stoi przed wami. To Geralt z Rivi, mistrz cechu wiedźmińskiego, który walnie przyczynił się do pokonania olbrzyma Goliata. Mistrzu Wiedźminie, czy to prawda, że cnota zawsze triumfuje i zwycięża niegodziwość? Różnie to bywa. Czasami wygrywają cnotliwi, a czasami łotry są głupi. Ale i tak warto być porządnym. A dlaczego, skoro to wszystko jedno? Przypomnijcie sobie opowieść Palmerina. Porządny człowiek gromadzi wokół siebie przyjaciół, którzy zawsze mu pomogą. Zaś łotr może liczyć tylko na innych łotrów. Kogo lepiej mieć za przyjaciela? Człowieka cnotliwego. I mnie się tak zdaje, Geralcie. Dość już tych pytań. Wracajcie do rodziców. Jaśnie oświecona przybyła na błonia turniejowe i będzie oglądać walkę na arenie. Jeśli się pośpieszymy, zdążysz z nią porozmawiać, zanim zacznie się spektakl. Prowadź. Jak on tak gada, to nigdy tam nie dojdziemy na czas. Kto wystąpi na arenie? Nilfgaardzcy gladiatorzy? Blisko, ale niecelnie. Zresztą sam zobacz. Ktoś zamierza walczyć z szalejem? Głupionym przez przywiązane do ogona dzwonki? Co w tym złego? Prezent od cesarza. Nie powinniście dręczyć Charleya. Tak jest. Ogłupiony dzwonkami stanie się pośmiewiskiem. Czujesz potwora? Ty? Wiedźmin? Ja zabijam potwory, bo zagrażają ludziom. Wy chcecie upokorzyć jednego z nich, ku uciesze gawiedzi. Ktokolwiek będzie walczył z Charleyem, ta walka nie przyniesie mu rycerskiej chwały. Kto będzie walczył z potworem? Jo, już go poznałeś. Prawda, obiecał, że przyniesie pani swego serca trofeum. Wielka miłość wymaga wielkich poświęceń. Chodźmy. Może no znowu będę musiał pomóc, co? Ale z takiego dzwonka w rej dostać tak trochę słabo. Chociaż mogli trawę pokosić, nie?
Dedykuję moje zwycięstwo nadobnej pannie Vivienne. Już się zaczęło. Będziemy musieli zaczekać na koniec walki. No kurde, jak duży. Jest. Zaraza. No to koleś, masz problem. Jak piznął mu! Musimy mu pomóc. Mogę mu coś zrobić? A to jakie mam być cicho? O kurde! Jak iskra w popielniu, kiedy jutrzenka dmieje, tak gaśnie życie jedźmina. A o! Chyba teraz. Nie dajcie patrzeć ziemi! To nic. Chyba nie teraz, uciekaj! Ważone są losy potwora na szalach bogów z urody. Wkurza się! Wiedźmin wnet skończyło! O cholera! Kurde! Gdzie moja jaskółka superancka? Tu go zabij tego tu typa. Dobra, dajemy mu porejo. Pali się, łajda. O kurde, co za łajda. Chodź tu do mnie. Kurde, przyszedł do mnie, widzieliście? Dobra, giniesz, łajdaku. Przybył na żądanie. Nieźle. Geralt z Rivi, mistrz cechu wiedźmińskiego, pokonał Charleya. Spójrzcie, jak z bestii uchodzi życie. Mistrzu Geralcie, czyń swoją powinność. Dokończ dzieła! No ale co? Nie mam zamiaru dobijać potwora. Prawem zwycięzcy jest okazać łaskę! Niech żyje Geralt litościwy! Zajmijcie się bestią! Co oni chcą zrobić? Zabić go? Kurzyłem punktem, że go nie zabiłem, bo to chciałem zrobić, ale nie wiem, czy mi wyszło. Mało brakło. Chłopak byłby martwy. Nic. Nie jest. Vivienne? Uśmiechnij się, jak przystało na bohatera. I milcz, bo ledwie mówisz. Właśnie tu idzie. Laski idą. Geralt, muszę z tobą pomówić.
Vivienne. Później porozmawiacie. W lazarecie. Geralt, to było wspaniałe. Oszałamiające. Ale Makiecka, co zrobiłem? Miły. Mieliśmy znakomity pomysł, żeby po ciebie posłać. W istocie jesteśmy niezmiernie zadowoleni i bardzo, bardzo wam radzi. Jestem zaiste zaszczycony. Zajmijcie się naszym młodym bohaterem raz, raz. My porywamy Geralta na rozmowę. Długo czekaliśmy na twoje przybycie. Już traciliśmy nadzieję. A tu takie wejście. Wasza miłość, Charley jest bardzo niebezpiecznym stworzeniem. Nawet dla rycerza w pełnej zbroi. Nonsens. W Toussaint rycerze od zawsze szukali chwały w walce z bestiami. I on zyskał kilka sieńców i blizn w zamian za wieczną chwałę pogromcy potwora. A co z publicznością? Gdyby Charley przedarł się na trybuny, doszłoby do masakry. Geralt, mimo że doceniamy twoją niespodziewaną interwencję na arenie, przypominamy, że zostałeś wynajęty i jak się niebawem okaże, hojnie opłacony w związku ze zgoła innym zadaniem. Wasza miłość, chciałbym porozmawiać o moim zleceniu. Oczywiście, ale nie tutaj. Potrzebny nam będzie Damian, który prowadził śledztwo do twojego przybycia. Tylko gdzie on może być? Chodź, poszukamy go. Widzicie, jak się materiał fajnie trząsł na Ikec Sexual? Odchodziła w zasadzie. Fajnie. Zobaczcie, to pływa fajnie. Naprawdę. Fajnie. Powiedz nam, czy przybyłeś sam, czy w towarzystwie wicehrabiego Juliana? Chciałaś się widzieć z Jaskrem, wasza miłość? Nie. To znaczy tak. Tylko po to, żeby mu powiedzieć, że żałujemy. Tak? Głęboko żałujemy. Uchylenia wydanego na niego wyroku śmierci. Gdybyśmy tylko mogli cofnąć czas, dopilnowalibyśmy, żeby zgnił w wieży, żeby go powieszono, ścięto i łamano kołem. A oto człowiek, który osobiście powiódłby go na szafot. Kapitan mojej gwardii, Damian de la Tour. Wasza miłość, wiedźminie. Witaj. Przykro mi to mówić, ale żołnierze, którzy zajmowali się ciałem ostatniej ofiary... Wiem już o wszystkim. To stworzenie w piwnicy Corvo Bianco. Czy to była bestia? Nie, to była Bruxa, taki rodzaj wampira. Była związana z bestią. Skąd pewność? Uważnie przeanalizowałem ślady na brzegu rzeki i w Corvo Bianco. Próbujesz insynuować, że śledztwo było dotąd prowadzone niestarannie? Geralt nic takiego nie powiedział. Nie przerywajmy mu. Oglądałem ciało ostatniej ofiary i znalazłem coś, co muszę zbadać. Będę potrzebował do tego spokojnego miejsca, a być może pomocy alchemika lub czarodzieja. Prócz tego chciałem porozmawiać o poprzednich ofiarach, jak rozumiem, z panem de la Tour. Po pierwsze, nie musisz mnie tytułować. Po drugie, powinieneś wiedzieć, że byłem przeciwny ściąganiu cię tutaj. Słyszałem o tobie. I wiem, że twoje przybycie zawsze oznacza kłopoty. A my tu mamy dosyć kłopotów i bez ciebie. Poradzilibyśmy sobie z bestią sami. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Damian, dyskusja na temat zatrudniania wiedźmina jest już zamknięta. Definitywnie. Ale skoro poruszyłeś ten temat, porozmawiajmy o wynagrodzeniu Geralta. Powiedz, czy prawdą jest, jak mówią legendy, że wiedźmini zwyczajowo żądają tego, co w domu zastaniesz, a czego się nie spodziewasz? To nie do końca prawda, wasza miłość. Prawo niespodzianki stosuje się bardzo rzadko. Zazwyczaj przyjmujemy zapłatę w złocie. Trochę szkoda, bo to prawo brzmi bardzo ładnie. Z drugiej strony, po powrocie do pałacu,
Zostalibyśmy pewnie zniecierpliwionych petentów albo wzornik z tkaninami do sukni. Nie miałbyś pożytku z niespodzianek, które są naszym udziałem. Z tej przyczyny postanowiliśmy nagrodzić cię aktem własności winnicy Corvo Bianco oraz sumą pieniędzy, którą bez wątpienia uznasz za wystarczającą. Właścicielem winnicy jesteś od teraz. W trakcie łowów zmieni się kwatera. Jednak pieniądze dostaniesz dopiero, gdy wytropisz bestię. To piękny gest, wasza miłość. Ale czy Corvo Bianco nie jest aby tymczasową kostnicą? Doprawdy? No nie. Znów bałagan w kancelarii. Dosłownie na jeden moment nie możemy spuścić ich z oczu. Ale zdaje nam się, że dla Wiedźmina to nie kłopot. Co więcej, nic nie buduje marki wina lepiej niż ponura legenda. Dziękuję, wasza miłość. Zlecenie oczywiście przyjmuję, ale jak wspomniałem wcześniej, będę potrzebował informacji od Damiena. Jak wyglądało drugie zabójstwo? Wszyscy wiedzą, że w tym mieście jest kilka miejsc, do których po zmroku nie zapuszcza się nikt rozsądny. To właśnie w jednym z nich znaleziono ciało Ramona Dillac. Po pierwszym zabójstwie na Beauclair padł blady strach. Mieszkańcy stali się czujni, nie zapuszczali się w miasto. W rezultacie wieść o drugiej ofierze przyniosła nam grupa, jakby to powiedzieć, zatroskanych, miejscowych rzezimieszków. Nawet zbiry boją się bestii? To o czym świadczy? Rozumiem, że wykluczyłeś śmierć z rąk bandytów. Za kogo ty mnie masz? Ramon Dillac z pewnością zginął od pazurów. Rana była głęboka i czysta. Znaleziono go w rynsztoku, ubranego w koszulę nocną i szlafmycę. Pod głową miał poduszkę, a zamiast miecza szkandele do ogrzewania pościeli. Ramon Dillac, rycerz, który kilkanaście lat temu był doradcą naszego książęcego ojca. Ktoś zadał sobie sporo trudu, żeby go ośmieszyć. Może jednak chodziło o zemstę. Nie wykluczyłbym tego. Dillac prowadził szemrane interesy ze świadkiem przestępczym. Ale nigdy nie zdobyłem twardych dowodów przeciw niemu. Jak to się zaczęło? Kim była pierwsza ofiara? Najpierw zginął Crespi. Kiedyś zwycięstwa w turniejach przyniosły mu sławę, ale potem zestarzał się. Zawiesił miecz na kołku i zajął się produkcją wina. Crespi nie był lubiany przez winiarzy. W interesach uchodził za bezwzględnego i ponoć oszukiwał. Poprosił nas o dyspensę od wszelkich dworskich uroczystości, której jednakowoż nie udzieliliśmy, bo kto raz złoży śluby rycerskie, rycerzem zostaje na zawsze. Jak zginął? Gdzie znaleziono ciało? To właśnie było niezwykłe, bo siedział przy wieczerzy i nagle któryś z biesiadników zauważył, że go nie ma. Godzinę później patrol straży miejskiej znalazł go na klęczkach opartego o miejski pręgierz. Na szyi miał zawieszony swój miecz. Umarł od ran zadanych z wielką siłą. Pazurami, nie bronią. Zginął gwałtowną śmiercią, ale ciało spoczywało na klęczkach. To znaczy, że ktoś się tak ułożył. Tak to wyglądało. Czyli dwie pierwsze ofiary były rycerzami, którzy lata świetności mieli za sobą. To samo można powiedzieć o trzecim zabitym. Pan de la Croix zwykł mawiać, że nowe czasy stawiają przed rycerzami nowe wyzwania, a przedsiębiorczość jest szóstą rycerską cnotą. Dorobił się na handlu zbożem. Palmerin nazywał go nawet Della liczy krupą. Znalazłem przy ciele woreczek z monetami. Floreny. Z różnych czasów i różnych prowincji cesarstwa. De la Croix lubił pieniądze, ale nie miałby cierpliwości do numizmatyki. Podobieństw między ofiarami jest więcej. Wszystkie ciała znajdowano w dziwnych miejscach i okolicznościach. Tak jakby morderca chciał coś przez to powiedzieć. Przeraża nas pogarda, z jaką potraktowano ludzi honoru. Do kroćset. Oni byli rycerzami, tu są. Może właśnie w tym rzecz. Z tego, co usłyszałem, wynika, że żaden z nich nie był wzorem cnót. Może na to zwraca uwagę bestia.
Każdy z zabitych był rycerzem i przysięgał wierność 5 cnotom, nawet jeśli... Jakim cnotom ślubują wierność rycerze tu są? Honorowi, mądrości, hojności, waleczności i współczuciu. Dlaczego 5 cnót jest tak ważnych dla rycerza? Dziwne pytanie. Wasza miłość wybaczy, jestem cudzoziemcem, który próbuje zrozumieć obce obyczaje. Wybaczamy i wyjaśniamy. Wedle legendy, cnoty do naśladowania wskazała rycerzom Pani Jeziora. A jak było naprawdę, nie pamięta już nikt. W Toussaint wierzymy, że człowiek niskiego urodzenia winien być prostoduszny i posłuszny. Natomiast od rycerzy wymaga się więcej. Mają być zarazem żołnierzami i dworakami, panami i sługami. Dlatego potrzebują wyraźnych wskazówek moralnych. I dlatego pasowanie na rycerza to zaślubiny honoru, mądrości, hojności, waleczności i współczucia. Może bestia rzeczywiście piętnuje upadek obyczaju. Każda ofiara została upokorzona, tak jakby morderca chciał wskazać brak cnoty rycerskiej. Zamiast honoru – pręgierz. Zamiast mądrości – śmieszność. Zamiast hojności – mieszek złota w gardle. Niby się zgadza, ale nie pasuje idealnie. Coś w tym jednak jest. Skoro całe miasto zgodnie powtarza tę interpretację, jeśli idziemy dobrym śladem, to kolejne morderstwo również będzie pokazowe i napiętnuje przeciwieństwo czwartej cnoty. Można też założyć, że znów zginie stary rycerz. Zastanówmy się. Wszyscy rycerze przebywają albo na błoniach turniejowych, albo w pałacowych ogrodach, gdzie odbędzie się doroczne polowanie na zająca. Słyszałeś o tym zwyczaju? Milton coś wspominał. Z nieznanych mi przyczyn cieszył się na występ w kostiumie zająca. Zaraz. Niecodzienne okoliczności. Rycerz w sile wieku. Tchórzostwo. Tchórzliwy jak zając. Czy to możliwe, że następną ofiarą ma być Milton de Peyrac Peyran? Przecież Milton znał Delacroix. Mówił mi o tym nad rzeką. Damien, jak mogliśmy to przeoczyć? Przed laty de Peyrac Peyran, Crespi, Delacroix, Dulac, wszyscy czterej tworzyli drużynę rycerską. Tworzyli drużynę? Przyjaźnili się. Byli zaufanymi ludźmi naszego książęcego ojca i wiele razy widzieliśmy, jak ten powierza im szczególnie delikatne zadania. Potem ich drogi się rozeszły. Nie może być mowy o przypadku. To kluczowy trop do rozwiązania zagadki bestii. Wasza miłość, trzeba jak najszybciej dotrzeć do Miltona. Sęk w tym, że zabawa w ogrodzie zacznie się lada chwila, a on siedzi gdzieś w ukryciu jako zając i czeka, aż znajdą go podchmieleni dworzanie. Nikt nie wie, jakie miejsce wybrał sobie na kryjówkę. W takim razie każę natychmiast przerwać grę. Przede wszystkim zachowajmy spokój. Damien, każ przeszukać ogrody. Tylko dyskretnie. I pod żadnym pozorem nie przerywaj zabawy. Wybuch paniki może skłonić bestię do szybszego ataku. A ty, Wiedźminie, za mną. To moje ogrody i mój rycerz. Nie pozwolę na żadne morderstwo. Nie pod moim pałacem. Konie! Sprowadźcie nam konie! Ale się zirytowała dziewucha, co? Wdepnęła w... Wasza miłość! Bożeż ty! Nie wdepnęła, przydepnęła. Przytupnęła. Co jest? Już ja ci... Księżna pani, ja... Masz, tylko nie pomnieć. Laleczka, jadę za tobą. Już wiem, czemu Jaskier cię bałamucił. Ejże! Tu jedwab, uważaj! Oddawaj! Dobre. Ale ja będę używał moich super zmysłów, żeby go odnaleźć? Chyba tak, nie?
Kurde, no. Się narobiło. Ale wiecie co, ja chyba mam jakieś poboczne jeszcze zadanie do zrobienia, to ja nie muszę chyba tutaj... O cholera. Wasza miłość świetnie radzi sobie w siodle. No, nie mogę cię dogonić, babo. Ole zasuwa. Drogi! Drogi, powiedziała! No Rzesia nie mówisz, a to jest różnica. Znaczy krzyczysz w zasadzie, tak powinienem powiedzieć, nie? Kurde. Zaraz, zero. Hopski. Pośpieszmy się. Musimy zejść niżej. Tam, gdzie trwa zabawa. A gdzie trwa zabawa? Urogu jednoduszca, złotej rybki i jaja Feniksa. Dzięki nim dowiedzą się, gdzie ukrył się zając, czyli mi. Jaja Feniksa, czy jaj i penisa? Nie mamy innego wyjścia, ale czas na to, więc złamiemy regułę. Ale biegłem! Chodź, tędy będzie szybciej. Pokażę ci, gdzie odbywają się łowy. A potem się rozdzielimy. Chyba musisz się ubrać, bo ci nie przystoi. Ty zdobędziesz róg jednorożca i złotą rybkę. A ja jajo Feniksa. Tak będzie najszybciej. A jak łowi się jednorożca? Jest bardzo płochliwy, ale na pewno coś wymyślisz, żeby go zbawić. Biega o tam, spójrz. Mam go zabić? Złota rybka? A jak mam niby ją złowić? No nie patrz tak na mnie, przecież nie jest prawdziwa. Spójrz w kierunku wody. Widzisz światła? Uczestnicy próbują złowić rybkę z łodzi, ale ty po prostu zanurkujesz i znajdziesz ją pod wodą. Plan dobry. W rybce i w rogu znajdują się przedmioty, które pozwolą nam znaleźć Miltona. Gdy je zdobędziesz, znajdź mnie wśród poszukiwaczy jaja Feniksa. Jednak jajo. Wszystko jasne? No to bierzemy się do roboty. Mam nadzieję, że to nie jest na czas, bo by nie wyszło pewnie. Łowimy rybkę i szukamy, znaczy wabimy, złapiemy jednorożca. W następnym odcinku. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.